To jest moja służbowa. Tylko nie właśnie, jeszcze nie testowaliśmy. Kiełka, że nie działają. Tylko nie. A nie. Dobra, jest nie pamiętam, zaraz sprawdzimy, czy koncesja jest. To jest ale chyba nie do końca stać. Nie, bo to jest gorset, bo guziki wypuściły. Trochę za obcisły. Ona nawet tą siatkową, tą podkoszą. A ja. On ma pod spodem majtki ściągające. Ale ważne, że buty są w rozmiarze. Ale mój tata taką miał. No bo to jest pereno? No. Sam jesteś komar. A gdzie jest ten oktawy? Pisał mi tutaj na Allegro. Halo, pójście to piwa. Powietrze wypuść, będzie dobrze. Witam na 16 zlocie. Voyager Club Polska. I nawzajem. Słuchajcie, tam z tyłu stoi rozmowa, więc ja muszę się streszczać. Pamiętajcie o tym, żeby mieć przy sobie identyfikatory. Ci, którzy mają, ci, którzy nie mają. Gośka, rękę podnieś. Gośka, nie może być. Niektórzy nosili na bakę. A już po nowemu jest na bakę. Tak. Ale kawałek cegły by się przed sobą nosił, chociaż albo taczkę. A biberek. Bim? Kurwa, bim? To ma jaką agrafkę. Zobacz, że zobacz. Nie przytyłem. No ale ten pasek to kurde, to jak jakbyś tak, o, no teraz bardziej. Dobra, ale wiem. Pójdzie tą kochą. Nie. No wreszcie widać, że masz do 38. A też nie widzieliśmy się. Cześć. Pomyj ty, panie. Przecież się widzieliśmy po drodze. Na ręce na chwilkę.
Fifi, masz. Trzeba było go nagrać, jak tam było ładnie. To jest za ciemno. No, Michaelka właśnie pobiegła za nią. Pusia! Bez zimowej. No to ja! Ale,
Ej, dawaj, tylko ci pójdziemy, pijemy do tego pana władzy. Bo to ten czas zaczyna na władzy. Nie, no. Teraz inna osoba. Wojtek. Ile? Odwróć się. Tylko tyle, tak? Dobra. Zobacz, zobacz. Wejdźcie z niej. Ale powiedz szczerze. Wojtek, ty stary koniu, kurde. Usiądź sobie, tak? Siedzisz? Okay. Możesz ją tak lekko popchnąć. Dobra. Teraz bliżej daj to na hamulec tutaj, albo mi daj do ręki. Nie, to jest sam końcówkę linki. Dobra. On nie dosięgnie, żeby ci do ręki. O, tak jak teraz, właśnie. Uwaga, gdzie jest aparat? Bo jak mi ma zwanie testować? Nie ma. Aparat leży na dole, pode mną. Robię zdjęcie jej. Uwaga, do góry nogi. O, właśnie. I jedziemy do wujka Sławka. Trzeba było mocniej. Trzeba na krótszy te. Skakujemy. Patrz pod nogi, gdzie stawiasz nogi. Podajcie mi linę. Nogi do góry niech weźmie. No. Od razu. Możesz siąść, siedzisz?
O. Dobra, ja trzymam. Uwaga. Dawaj ją. Jedziemy. I do góry. Do góry nogi. Brawo. Brawo. Po jak pięć, 8 minut.
masz takie to chodzi. To ja, Sebastian. A teraz powiedz, kto ty jesteś, no, żeby nie było. Nie, to ja jestem... też Sebastian. Dyplom. Kto się nie zdążył wpisać, dopiszcie się tutaj. Nie ty, tylko o, właśnie. Czytamy. Ja przeczytam, bo pismo znane mi. Dziś są twoje urodziny, światło, które przypadły na spotkaniu forumowej rodziny. Chcemy złożyć ci życzenia, byś miał ze zlotu miłe wspomnienia. By ci jajko jak najdłużej jechało i nigdy o pomoc mechanika nie wołało. Niech szczęście i radość z tobą będzie, zawsze i wszędzie. Tomkowi Kalemu życzą uczestnicy 16 zlotu VKP. To jest wierszyk ułożony przez Magdę Piotrową. Tam macha, także tu jest nasza dziewczyna, która będzie pisała teraz wiersze. A tutaj taki kwiatek z pomocą tą górną, żeby ci się może przyda. A tu trochę tak. A tutaj trochę tak. Prawdziwy dzisiaj czy się przyda. Teraz mi będziesz się dopingować? I jeszcze mamuśka pędzi, leci. Mama, mama, szybko. Witaj jeszcze. No to teraz? Co by nie zabrakło? Co by nie zabrakło? No Marek. Co by nie zabrakło? Niech ci gwiazdka szczęśliwości nigdy nie zagaśnie. Jak to się rozbra? Poliwoj. Nauczysz się, nauczysz się. Czekaj, lecą, pędzą, poczekaj, bo to tak się starały i zapomnieliśmy. A teraz prezent od mamusi i Magdy, proszę. Kwiatuszki, występ cheerleaderek, uwaga. I jadą cheerleaderki, jadą cheerleaderki. No, Jędruś muzykę puścił. A masz tam? Tam do mnie. No jeszcze raz tam rychniemy. A czy literki idą w prezencie z Kali na noc? Rychniemy. Czemu nie? Dobrze. Dziękuję wszystkim serdecznie. Dziękuję wszystkim. Za miłą niespodziankę. Wiem, że to może być za mało dla wszystkich, ale postaram się coś jeszcze donieść w międzyczasie. Najlepszego. Dziękuję bardzo. Otwarte. Poza tym na weselu stoi. No to pod biały namiot. Bo tam wódkę postawiłem. A to już to jak jest? Bo to wiesz, w zależności od zlotu, nie? Jaka pora? No,
Panie, to już kultowy tak przechodzi twój, nie ma sprawy. Słuchaj, ale kurna, to się już kończy naprawdę. Nie ma. I skończyła się właśnie. Orzechóweczka. Jaka berbelowa? Berbelowa orzechóweczka. Teraz, ale z dwóch orzechów. To była wersja orzecha włoskiego i włoszecha tego. Agnieszka! Jak tą butelkę ktoś wstawił, że już gdzieś jest włas! Dobra, na gąbkach, odpinać tą blachę na gąbkach, tak żeby się tak, tak te gąbeczki utrzymały, żeby się nie dolepała, nie? A tak to będzie, odegnij sobie tą gąbkę, tą blachę. Potem jak weź włożył, możesz ją również z tej strony. To jest kwadratowa butelka. Ale luksusowa tam, bo ona jest kwadratowa. A teraz pasuje. Daję, bo zabawa, no nic więcej, ale wiesz, tak się ludziom to spodobało, że reszka, wam reszka. Gorol to jest obcy. Każdy obcy to jest gorol. Nie tu, nie tu, tak? Nie tu, do białej. Nie tu, do białej, tak. A Sosnowca są zagłębioki do dodatku gorole. Ale takie było normalnie, zapewnienie. To jest dzielnica najdalej wysunięta na południe Warszawy. Warszawska dzielnica, Sosnowiec. Dla mnie to jest jeden wuj. O Boże. No my też, bo musi paszport, kurwa. Oni dobrze weszli z tego, do Unii Europejskiej. Chodzi do Schengen, bo już paszportu nie trzeba wozić. Tak, to był 98 rok. No. Jak kolega i paszport ci na granicy z Katowicami zawołali. Where you wanna be when the sun is up and you're feeling free? Hey, you, what you gonna do if you're feeling sad or you're feeling blue? Oh, no.